Monika, ja jestem Mary i dziś zrobimy sobie makijaż kosmetykami, które są obecnie w promocji w Rossmanie. Tym razem film zaczynam bez makijażu, żeby nie zdradzać Wam efektu końcowego. Dajcie znać, jak to odbieracie, czy wolicie właśnie, gdzie zaczynam film z pełnym makijażem i wiecie, jaki będzie koniec, jaki będzie finał tego makijażu, czy lepiej zaczynać właśnie tak bez makijażu, no tylko z brwiami. Kto jeszcze nie oglądał przeglądu, to wpadajcie. Około 200 produktów, więc jeżeli czegoś potrzebujecie, to pewnie znajdziecie tam coś w dobrej cenie dla siebie. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i oglądamy. Zaczynamy od podkładu, a brwi mam już zrobione, tak jak zazwyczaj. Nie mam tu nic, co jest w promocji w Rossmanie, a same brwi mam zrobione mydełkiem, plus pomada do brwi od Belle z nowej kolekcji, której test też znajdziecie na moim kanale. Testy kolekcji Belle zawsze u mnie są, ale zaczynamy. Zaczynamy od podkładu, tak jak mówiłam, jest to mój hit, jest to Lovely Camouflage. Ja teraz mam akurat odcień 1, ale używam albo jedynki, albo dwójki. Różnica między tymi odcieniami jest minimalna. Mówi się, i tak mi się wydaje, że też to sprawdzałam i rzeczywiście tak było, że dwójka jest delikatnie jaśniejsza, ale jest naprawdę minimalna różnica. Także to jest produkt, który mam zawsze. Ostatnio wykończałam 3 opakowania, gdzieś tam końcówki były tego podkładu, więc wykańczałam, to jest kolejne opakowanie, kolejne mam w zapasie, tylko chyba też jedynka, więc to jest świetny produkt. Co prawda kiedyś kosztował w promocji 10-12 zł, więc to się naprawdę zmieniło, ale tak czy inaczej za te dwie dyszki też tutaj ten produkt warto kupić, jeżeli właśnie szukacie czegoś kryjącego. Jeżeli wolicie jakieś takie bardziej świetliste wykończenie, no to ten drugi podkład od Lovely Wam mega polecam, jest to z serii Fresh and Juicy. Taki zielony, on jest dosyć taki nowy, jeżeli chodzi o produkty od Lovely. Tutaj też parę razy na kanale, a przynajmniej raz na pewno, bo to pamiętam, występował. I serio, bardzo Wam go polecam też, tak samo jak ten. Także jak potrzebujecie krycia, no to ten. A jak wolicie coś świetlistego bardziej, z takim kryciem średnim, no to wtedy ten Fresh and Juicy. I zobaczcie, minimalna ilość produktu, według mnie. Gdzieś tam sobie roztarłam po prostu troszeczkę tego produktu na twarzy, żeby mi się lepiej rozkładał i zobaczcie, jaka jest różnica w kryciu. To jest naprawdę taki killer. I jeżeli nałożycie sobie więcej tego produktu, on jest też gęsty, no to jesteście w stanie przykryć sobie totalnie wszystko. Ja Wam bardziej polecam, żeby to też, wiecie co, ciężko nie wyglądało. To nakładać po prostu troszeczkę mniej, a ewentualnie w te miejsca, które Wam przebijają, które potrzebują więcej krycia, to sobie dokładać. Wtedy minimalizujemy właśnie ryzyko, że gdzieś nałożymy totalnie za dużo produktu i on nam się po prostu zważy gdzieś tam w ciągu dnia, no bo za dużo produktu to też nie jest bardzo dobrze. Więc gdzieś tam polecam Wam dokładać sobie potem cieniutkimi warstwami i najlepiej właśnie tak punktowo. Chociaż on mi się raczej nigdy nie zważył. Właśnie to jest taki produkt, który mnie nigdy nie zawiódł. Więc dlatego Wam go mega, mega, mega polecam. I on zastyga, więc to też jest super. Ale tak jak widzicie, nałożyłam na jedną połowę, potem dołożyłam drugą i gdzieś tam się to ładnie zblendowało. Ta-da! I zobaczcie, jak teraz oczy się odróżniają, bo są jeszcze nie przykryte żadnym korektorem, nie są wyrównane, więc tutaj się to wyróżnia. Ja nie nakładam więcej, tak jak mówię, jeżeli chcecie jeszcze większe krycie, to możecie, ale przy takiej niewielkiej ilości już moim zdaniem ta skóra wygląda mega dobrze. Korektory. Są przecenione dwa od Lovely, te, które lubię i które mam, i są to te dwa korektory. Ten, który jest już dobrze znany, jest długo na rynku i ten nowy właśnie z tej kolekcji Fresh and Juicy. Tak jak podkład, ten Fresh and Juicy pachnie ogórkiem, więc to jest ważne. A! Pochylnęłam się. Więc to jest ważna informacja. Jeżeli nie lubicie kosmetyków, które mają zapach, no to może nie, ale ten produkt jest mega fajny, dlatego że krycie ma średnie, odcień numer 1 tutaj mam i on jest taki lekko żółty, bardzo ładny i ta konsystencja jest taka, słuchajcie, taka piankowa. To jest niesamowicie delikatny korektor, bardzo jest komfortowy pod okiem, nie wysusza, spoko kryje, zaraz zobaczycie, nie zbiera mi się, jak go dobrze oczywiście utrwalę, no bo u mnie jest tak, że tutaj ta powieka się złamuje, więc jak nie utrwalę korektora, to on mi się po prostu zawsze, na, nieważne jaki korektor, zawsze gdzieś tam się zbierze, no bo tutaj mam taką ruchomą powiekę po prostu. No po prostu ta powieka się tutaj gdzieś tam załamuje. Więc ten korektor jest świetny. I jeżeli chodzi o ten korektor, on też jest ok. Tylko że sprawa z nim jest taka, że na początku były dwa odcienie, potem dodali jeszcze dwa odcienie i jest zawirowanie z odcieniami. Ja mam tutaj czwórkę, ona jest trochę za ciemna. Trójka jest najjaśniejsza. Więc to warto pamiętać. Ale one są ogólnie dość podobne. Dość podobne. Na plus jest ten korektor, bo odcienie są dobrze poukładane i jest moim zdaniem bardziej komfortowy, więc ten też lubię, ale w tym momencie, kiedy ten się pojawił,
No to do tego będę wracać, do tego chyba już na razie nie. Ewentualnie tylko po to, żeby mieć do porównań. Tak czy inaczej, no oba lubię, ale ten wychodzi na prowadzenie. Zresztą zaraz sobie zobaczycie, jak to wygląda. Ten jest troszeczkę ciemniejszy w tym momencie, no bo tak jak mówię, tutaj mam czwórkę, trójkę chyba już zużyłam, bo nie mogłam jej znaleźć. Ale krycie jest podobne, konsystencja jest lekka, ale nie jest aż tak delikatna jak ta z serii Fresh and Juicy. Widzicie? Minimalne tutaj. Tak jak widzicie, o, tak to wygląda. Ja też nie mam jakichś bardzo mocnych, dużych zasinień. To nie są korektory z bardzo mocnym kryciem. Chociaż ten ma napis, że można to krycie budować, ale jakoś nigdy tego krycia dodatkowo nie budowałam. Nie dokładałam właśnie warstw. I tutaj już przy nakładaniu z tej różdżki, różdżki są takie same, już czuć, że ten jest po prostu tak delikatny korektor, że wow, że ta konsystencja jest naprawdę taka aż, kurczę, nie, no piankowa, naprawdę. To jest coś bardzo fajnego. Myślę, że z takich lekkich korektorów to jeden z fajniejszych. Oczywiście przy takim średnim kryciu, no i przepięknie, przepięknie pachnie. No i zobaczcie, tak pod okiem może jest różnica, jeżeli chodzi o to, że ten jest jaśniejszy, no nie? Ale tutaj jest lżej na pewno. Tak czy inaczej, oba lubię, oba polecam, ale ten też mi się wydaje, że nie ciemnieje na ręce. A tamten troszeczkę ciemniej na ręce, po wklepaniu pod okiem nie widzę tego, więc bardziej polecam no po prostu ten, a cena jest chyba ta sama. Czas się przypudrować i w promocji są pudry od Lovely. Dziś użyjemy sobie ten Cooking Time, bo w sumie mówię, dawno go nie używałam. 6 pudrów jest już przetestowane na kanale, kolejne testy też będą niedługo i możecie sobie tam zobaczyć, wtedy wam pokazuję wszystko. I tam wszystkie pudry, jak dobrze pamiętam, testuję właśnie na tym Camouflage. W każdym razie wszystkie testy robię na jednym podkładzie, jeżeli chodzi o te pudry z Lovely i tam można sobie zobaczyć, jak u mnie te produkty wyglądają na twarzy po godzinie, po 3 i po 5, więc te testy są naprawdę tak mocno rzetelne, oczywiście na mojej skórze, więc nigdy wam nie zagwarantuję, że na waszej będzie tak samo, ale możecie mniej więcej zobaczyć, jak to u mnie wygląda, jaka jest różnica pomiędzy tymi pudrami. Ale nałóżmy sobie ten i on ma delikatny żółtawy kolor, ja się śmieję, że on wygląda troszeczkę jak budyń, zobaczcie, o. Tak delikatnie jest żółtawy, więc gdzieś tam, pomimo tego, że on się rozciera i moim zdaniem koloru nie zostawia, to gdzieś tam te ciepławe tony może mieć. Więc jeżeli jesteście bardzo, bardzo różowi, no to wydaje mi się, że może gdzieś tam zostawić bardziej taki ciepławy odcień, ale ręki sobie nie dam uciąć, bo u mnie na twarzy gdzieś tam totalnie się rozmywa. I też na dłoni moim zdaniem też się rozciera totalnie na bezbarwny, ale wiecie, no mówię wam, że tutaj ten podton gdzieś tam taki bardziej żółty jest. Ja jestem właśnie z żółtymi tonami, z ciepłymi tonami. I jest to puder, który teraz nie pachnie. Kiedyś pachniał bardziej moim zdaniem takim właśnie, taką wanilią. Dajcie znać, czy też takie macie odczucie, że teraz Cooking Time nie pachnie, a kiedyś bardzo mocno i ładnie pachniał. Ale jest to właśnie taki puder, który daje takie wykończenie satynowe, które też wygładza. Fajny jest, fajny, ale jakoś bardzo mocno nie matuje. Więc jeżeli potrzebujecie, macie skórę taką typowo tłustą, przytłuszającą się, no to gdzieś tam on może wam się szybciej wyświecić z podkładem. Po prostu to sebum może wam szybciej gdzieś tam zacząć się pojawiać na twarzy. No tak to, słuchajcie, wygląda. Czy widać jakąś zmianę koloru podkładu? Możemy sobie teraz ocenić. Ale fajny jest ten puder. Ja go bardzo, bardzo, bardzo lubię. Potem na zbliżeniu oczywiście wam pokażę, jak to wygląda. Naprawdę bardzo gładko to wygląda. Też ubolewam trochę nad tym, że te ceny skaczą. Kiedyś były takie tanie te pudry. No ale cóż, musimy się do tego przyzwyczaić, że tak jest. W każdym razie produkt jest dobry, jeżeli właśnie lubicie takie produkty wygładzające, z takim semi-matem. Więc tak, tak, taki to produkt, taki to puder. Bardziej matowy, najbardziej matowy, super matujący. Jest puder zielony w wersji wegańskiej, więc tam też zobaczycie sobie właśnie w teście, jeżeli chcecie. Jeśli chodzi o kremowe konturowanie, róż, bronzer i rozświetlacz, to pojawiają się te produkty od Ingrid. Słuchajcie, to będzie w osobnym teście, w osobnym filmie. Przetestujemy sobie, jak wyglądają te produkty. One jeszcze nie są dostępne, z tego co widziałam, w Rossmanach. Jak sobie rozwinęłam gdzieś tam Rossmany u mnie w pobliżu, to w aplikacji te produkty są, ale stacjonarnie jeszcze tutaj dookoła mnie nigdzie nie ma. Ja kupiłam je online na Ezebrze, teraz widzę, że są też na Ekobiecej, więc do tego będzie, do tych produktów będzie osobny film, a my sobie użyjemy bronzera, który jest po prostu czekoladką, kultowym produktem. Ja mam tutaj odcień Milky Chocolate, tak wam pokazuję z daleka. To jest mój trzeci produkt.
I ta akurat czekoladka wygląda trochę lepiej, jeszcze tutaj ma właśnie taki zarys czekolady. Bardzo fajny produkt. Tutaj na screenie, z tego co mi się wydaje, wam dodałam ten toffee, wersję toffee, taki jaśniejszy i cieplejszy moim zdaniem właśnie bronzer. Jest to bronzer, który wystarcza na bardzo długo, jest go dosyć dużo, bo jest to 9 gram. Także naprawdę spoko bronzer, ja go bardzo lubię. I oprócz tego toffee jest jeszcze dark chocolate na pewno i white chocolate, to jest puder ryżowy, który też jest przeceniony. Więc tak to wygląda. Tego ryżowego też nigdy nie miałam jako pudru po prostu, ale zobaczcie, o. Widzicie? Dosyć taki wyraźny. Łatwo gdzieś tam można sobie troszeczkę mocniej zarysować tę kość. Tutaj to załamanie pod kością zrobić sobie. Więc tak to wygląda. Spoko się rozciera, ja go bardzo, bardzo lubię. Kiedyś to był mój jedyny bronzer, właśnie z tego opakowania, którego już nie mam. I cóż. Polecam wam, ze względu na to, że właśnie na długo wystarcza. Także to jest ok produkt, tylko musicie sobie zobaczyć, który wam odcień oczywiście pasuje. Na mnie to wygląda w ten sposób. O kurczę, nawet chyba trochę za mocno. Ale wiecie co? W lusterku aż tak mocno to nie wygląda, to czasami przekłamuje. Więc no nie jest aż tak mocno moim zdaniem tutaj. No ale dobra, niech tak będzie, już trudno. No i cóż, polecam, ogólnie polecam. Szczególnie właśnie jak chcecie się mocniej wykonturować, ale lżej też się da, po prostu mniej produktu, więc na spokojnie. Lubię ten produkt. Patrzę jeszcze, sobie nie zrobiłam jakiejś plamy. Tutaj sobie gąbeczką troszeczkę jakby rozcieram tą resztką pudru tutaj te granice, żeby troszeczkę to złagodzić. I zobaczcie, podoba mi się w sumie taki mocniejszy policzek, kurczę, co myślicie? No ale w lusterku aż tak mocno to nie wygląda. Mam teraz takie... to mam taką chwilę zastanowienia, o co tutaj chodzi. Pewnie rola światła, to jak tutaj światło tym razem sobie pracuje. Z róży oprócz tych kremowych, które będą w osobnych testach, nie mam nic, też nie było nic takiego super ciekawego. Ten Fit Me mnie ciekawił róż, ale gdzieś tam, no wiecie, na razie nie będę kupować, więc nałożę sobie ten róż od Sylwii Przybysz w odcieniu, słuchajcie, Fresh Peach, taki o. Troszeczkę bardziej, powiedzmy, zgaszony. I jeżeli lubicie Sylwię Przybysz albo szukacie czegoś też taniego, to słuchajcie, te kosmetyki w Biedronkach są świetne. Genialna jakość, przepiękna pigmentacja. Więc jeżeli jesteście ciekawi testu, to oczywiście na kanale jest. Więc zapraszam moi drodzy, nawet z ciekawości sobie zobaczyć. Z rozświetlaczem również jest ta sama sytuacja, więc użyję sobie ten rozświetlacz od Marleny Sojki, który ostatnio bardzo często używam. Jeżeli chodzi o ten rozświetlacz, to test całej tej kolekcji też jest na kanale, więc też was zapraszam. W Hebe są najtaniej chyba te kosmetyki w tym momencie, bo tam się często takie dosyć duże promocje trafiają. A tak poza tym, jakie są ceny regularne, to najtaniej jest online, w drogeriach online, bo Hebe ma trochę wyższą tą cenę właśnie taką bez promocji. Jeżeli chodzi o ten rozświetlacz, to jest mega fajny, tylko miał być szampański, taki bardziej ciepły z tego co pamiętam, a u mnie zobaczcie, że on wypada strasznie chłodno. Ale pomimo to bardzo go lubię, no bo zobaczcie jakie mega glow daje. Więc jedyne co mnie zawiodło to to, że tutaj w opakowaniu rzeczywiście jest taki ciepły, a u mnie wypada strasznie chłodno. Więc nie wiem o co chodzi, inni też pisali z tego co widziałam, że najczęściej na nich wypada ciepło, a u mnie wypada chłodno, więc... Tak to wygląda, ale rozświetlacz jest bardzo dobry, bardzo ładny błysk, no i bardzo mi się dobrze go ostatnio używa, przez to, że po prostu przepięknie wygląda. Jeśli chodzi o oko, to zrobimy je eyelinerem. Jest to dosyć tani eyeliner, Crazy Look od Miss Sporty. W przeglądzie pokazałam wam troszeczkę inny eyeliner, coś tam w nazwie z Flick, bo myślałam, że tamten testowałam, ale nie, testowałam jednak ten, Crazy Look. I zobaczymy. W teście pamiętam, że wypadł u mnie dobrze. On ma taką gąbeczkę, więc to nie jest pędzelek, jeżeli chodzi o końcówkę. Ale ona jest dosyć dobrze wyprofilowana, więc zrobimy sobie kreski graficzne i zobaczymy, czy się uda. To ze mną jest od dawna, jeszcze z czasów live'ów na TikToku. No to wie, że uwielbiam graficzne kreski, więc zrobimy sobie taką graficzną kreskę. Jak widzicie, da się tym linerem zrobić. Nie jest to najbardziej czarny liner, jaki mam, więc jeżeli uwielbiacie ultra mega czarne eyelinery, no to pewnie to będzie troszeczkę za słaba, za jasna czerń, ale jeżeli po prostu nie widzicie aż takiej dużej różnicy, jeżeli chodzi o czerń, no to zobaczcie, tak to wygląda. Natomiast tak jak mówię, gdzieś tam ten Eveline Precise Brush jest bardziej czarny, więc jak szukacie czegoś bardziej czarnego, to tamten. O kurczę, powiem wam, że ciężko będzie mi tak zrobić taką kreskę tutaj teraz.
Ale chociaż wam pokażę, słuchajcie, jak to wygląda, tak myślę, że ten liner rzeczywiście fajnie sunie. Bo powiem wam, że taką kreskę graficzną, no to będzie mi ciężko zrobić tutaj tak na wizji. Dobra. Bo muszę się konkretnie ustawić, żebyście widzieli dobrze, a nie ze swoją, i nie robię tego ze swoim lusterkiem, tylko tutaj z lusterkiem od palety. Ale tutaj chociaż sobie zobaczycie, jak to wygląda. Małe ruchy robię. Ze względu na to, żeby zachować precyzję jak największą, pomimo tego, że gdzieś tam trochę niewygodnie mi tutaj się rysuje. W takim ułożeniu. Dobrze, widzicie. Skupienie jest tutaj bardzo ważne. I gdzieś tam takie właśnie krótkie ruchy. Precyzyjne. I sobie to zaraz wszystko ładnie dorównam. Na razie to są tylko, to jest tylko taki zarys. Ale muszę to sobie dorównać poza kamerą, wiecie? No, także taki jest zarys. Zaraz wam pokażę dokładnie, jak to wygląda. No, także sobie dorównam, bo pewnie wam z kadru po prostu wyjdę, albo was zasłonię lusterkiem. Bo muszę bardzo to wszystko dobrze widzieć. Ale jak widzicie, o, da się tu ładnie wszystko precyzyjnie dorównać. Mam nadzieję, że widzicie. Nie, widzicie. Więc dobra. To może zrobię to z wami tutaj. Jak wam coś zasłonię, no to przepraszam. Gdzieś tam skupiam się teraz na tej kresce. I tak mi wyszło trochę gorzej niż na tamtym oku. Nie wiem, dlaczego tak jest. Po prostu magia aparatu. Tu sobie muszę jeszcze dorównać teraz ten koniec, żeby był bardziej po prostu precyzyjny. I zobaczcie, tak to już wygląda. Troszeczkę bardziej dorównałam tą końcówkę. Wiecie, z czego to wynika, że tutaj nie mogłam tego precyzyjnie zrobić? Z tego, jak mam ułożone oko w tym momencie, bo gdzieś tam, jak mam lusterko i patrzę sobie na wprost, wtedy sobie wyrysuję te kreski, to byście widzieli o tyle. O tyle byście widzieli, gdybym chciała właśnie robić to tak, jak jest tutaj mi najlepiej, najwygodniej, więc gdzieś tam sobie dorównałam to później. No i tak to wygląda. Tu troszeczkę linerem sobie zjechałam. Widziałam coś takiego ostatnio na Pinterestie. Tutaj ten dół i mówię, a spróbuję. Zobaczymy, jak to będzie u mnie wyglądało. Więc tak, ogólnie liner bardzo fajny. Tylko jeżeli bardzo szukacie czarnego, mocnego odcienia, takiego takiej głębokiej czerni, o w ten sposób, to bardziej wam polecam ten Eveline. Natomiast jeżeli ta czerń jest dla was satysfakcjonująca, no to ten liner jest troszeczkę tańszy, ale niewiele, niewielka jest ta różnica między tymi linerami. Ale znowu w Precise Brush jest pędzelek. Taki bardziej z włosiem. A tutaj jest filcowa końcówka, więc też zależy, co preferujecie. Więc oba te linery fajne są, więc polecam ogólnie. Co myślicie o takich kreskach? Dajcie znać. Ja uwielbiam graficzne kreski i muszę do nich wrócić. Tak, muszę wrócić i więcej tych makijaży robić z graficznymi kreskami, więc będzie tego troszeczkę więcej. Poprzedni odcinek z przeglądem też był z kreskami, więc możecie sobie zobaczyć. No, kocham kreski po prostu. Uwielbiam. Przechodzimy do tuszu i tusz to jest coś takiego od Maybelline. Testowaliśmy ten tusz w filmie z kosmetykami z Kokolity. O, z kosmetykami z Kokolity. I zaraz zobaczycie, jak ten tusz wygląda, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Z tego, co pamiętam, był ok. Po prostu był ok. Ale bardzo jest ciekawe, jeżeli chodzi o wygląd. Taki trochę nabój. Hello na zbliżeniu ponownie. Szczoteczka wygląda w ten sposób. Taka dosyć gruba, ale wygięta w łuk. I nakładamy. To jest tuż ok. Z Maybelline widziałam, że wyszedł jeszcze jeden i nawet myślałam, czy go nie kupić, ale tych tuszy mam, słuchajcie, dużo otwartych i mi po prostu szkoda było kolejny tusz gdzieś tam otwierać, a i tak teraz będę otwierać jeszcze kolejny z AA do testu, więc na razie mówię, dobra, daj sobie spokój, bo po prostu szkoda tuszy, jak wiecie, no tusze wysychają, więc nie ma co. I tak, efekt jest
taki dla mnie zadowalający, ale nie jest jakiś, wiecie, szałowy. Mi się podoba ta maskara, więc ogólnie jeżeli was ciekawi i chcieliście wypróbować, no to możecie, jak najbardziej. Ona nie skleja rzęs, moim zdaniem je tak bardziej podkręca, rozdziela, wydłuża, o. Tak to wygląda. No jak macie kreskę na oku, to gdzieś tam ten efekt nie będzie aż tak mocno widoczny. Możecie przejść właśnie do tego filmu z testem kokolity. Kosmetyków z kokolity może tam trochę lepiej wyglądało. Chociaż nie pamiętam, czy tam miałam cienie, czy nie miałam. No, nagram wam shortsa też. Może co? Nagram wam shortsa, TikToka i wam wrzucę. Więc jeżeli wolicie TikToki, to zapraszam na TikToka. Tam sobie zobaczycie. No i tak, tak. Tak, myślę, że będzie dobrze. Wtedy na gołym oku wam po prostu pokażę, a na razie wygląda to w ten sposób. Zawsze też patrzę na to, jak te dolne rzęsy wyglądają i te dolne rzęsy mi się bardzo podobają tutaj w tym tuszu też, więc jak najbardziej jest okej. Tak to wygląda. I jeszcze efekt na obu oczach. Ja nie dokładam drugiej warstwy, tylko tyle, co mam na jednej szczoteczce, więc tak to wygląda. Powiem wam, że nieładnie jest się zachwycać sobą, może te kreski nie są super idealne i zrobiłabym, mogę je zrobić ogólnie lepiej jeszcze, jak się skupię bardziej, ale podobają mi się. Bardzo mi się podobają, ja uwielbiam graficzne kreski i dajcie znać, co wy o tym myślicie, czy dla was to jest too much, za dużo, czy jak do tego podchodzicie. No ja uwielbiam te kreski takie. Właśnie jeszcze tutaj bym dodała trochę koloru, jakiegoś kolorowego eyelinera i by było super ekstra, żeby coś się jeszcze działo, o, albo jakiś błysk tu w kącik, albo na powiekę jeszcze, o tak, jakiś taki glitter w ogóle, wiecie? Jakiś taki odbijający, o, to by było ekstra. Może jeszcze to zrobię. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczycie na podsumowaniu, ale może następnym razem z jakimś innym eyelinerem. Może zostawmy dzisiaj tak, w takiej basic, powiedzmy, wersji. Ale dobra, kombo do ust. Co jest teraz w promocji, to AA Wings. Bardzo fajne pomadki w sztyfcie. Nie pokazuję wam za bardzo tak, bo one mają taki... One mają opakowanie takie szklane, znaczy szklane, nie. Błyszczące. Po prostu to jest taki błyszczący plastik. Więc on strasznie odbija, więc tak pokażę wam tak szybko. I do tego taki różowiutki błyszczyk od Eveline. Jest to seria Diamond Glow. Tych odcieni jest bardzo dużo. Te błyszczyki są bardzo fajne. A ja tutaj dzisiaj wyciągnęłam odcień, którego jeszcze na to wychodzi, że nie miałam na ustach, bo nie widzę tutaj, żeby był brudny. Żeby ta szyjka była brudna. I to jest odcień numer 2, Strawberry Mousse, więc nakładamy. Te pomadki od AA to jest taki semi-mat, to jest odcień 201 u mnie dokładnie i bardzo fajne, bardzo są komfortowe, wiecie, no nie jest jakieś super trwałe, no bo to jednak jest kremowa pomadka, może przestanę gadać i nałożę to po prostu, ale też bardzo ładny tutaj jest wzorek, więc dobra, słuchajcie, nałożę i zaraz pokażę. I tak wygląda ten odcień 201, jest to przepiękny, delikatny, taki powiedziałabym bardziej zgaszony różyk, no mega mi się podoba. Bardzo ładny, polecam, jak lubicie takie odcienie. I do tego nałożymy sobie ten błyszczyk. On ma takie złote drobiny i różową poświatę, więc zobaczymy, jak będzie wyglądał. One tak pachną. O, bo wsadziłam sobie do nosa, super. Tą szyjkę. Nie wiem, jakoś wydaje mi się, że miały zapach, a teraz nie czuję? Nie, słuchajcie. Dobra, jest, czuję zapach. On jest taki chemiczny, ale... Nie rzuca się jakoś bardzo, po prostu dobry błyszczyk. Co tutaj będę kombinować? Lubię te błyszczyki. Chociaż wydawało mi się, że te błyszczyki pachniały bardziej waniliowo. Czy ty jesteś dobry? Musisz być dobry, nie otwierałam ci nigdy. Nie wiem. Fajny błyszczyk, zaraz wam pokażę na zbliżeniu, jak to wygląda. Bo na razie to wygląda w ten sposób, ale wiadomo, że na zbliżeniu będzie lepiej. I od razu wam pokażę, jak wygląda ten podkład. Zrobimy. Także teraz możecie sobie zobaczyć na zbliżeniu, jak wygląda podkład w połączeniu z pudrem, w połączeniu z konturowaniem, jak wygląda z bliska, strasznie bliska, tusz, eyeliner, błyszczyk i pomadka. No moim zdaniem wygląda to bardzo ładnie, także no polecam po prostu te produkty. Jak widzicie, na mnie wyglądają one dobrze. Też nie widzę jakichś takich super minusów. Wiadomo, że wszystko trzeba dobierać do swoich oczekiwań, no i do swojej gdzieś tam skóry. Jeżeli nie lubicie matowych podkładów, mocno kryjących podkładów, gęstych podkładów, to wiadomo, że ten nie będzie dla was. Wtedy bardziej wam polecam ten Fresh and Juicy. Więc jeżeli potrzebujecie bardzo mocnego korektora, no to te mogą być za słabe. Także no tutaj trzeba patrzeć na to, czego wy oczekujecie. Bo wiadomo, jeżeli oczekiwania są większe niż produkt jest wam w stanie zaoferować, no to powiecie, że to jest za słaby produkt, albo powiecie, że to jest bubel dla was, bo nie spełni waszych oczekiwań. Ale tak jak mówię, to trzeba patrzeć, co kosmetyk ma nam do zaoferowania przede wszystkim. Bo gdzieś tam to też jest bardzo ważne przy doborze kosmetyków, żeby nie być zawiedzionym.
oczywiście dajcie znać, jak te produkty wyglądają na mnie, czy Wam się to podoba. Dajcie znać, co myślicie o tych kreskach, jak to u Was wyglądało, jeżeli macie te kosmetyki i możecie wtedy na przykład porównać, jak to wyglądało u Was, jak to wygląda u mnie, czy lepiej, czy gorzej, czy u Was lepiej wyglądało, czy u mnie wygląda lepiej, czy u Was gorzej, czy u mnie gorzej, więc dajcie znać, ja lubię to czytać i potem też można zobaczyć, jak to u innych wygląda. Ja teraz pochodzę sobie jakiś czas w tym podkładzie i końcówkę i zakończenie Wam dogram, no za te kilka godzin, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało właśnie po kilku godzinach. Myślę, że tak około 4 sobie pochodzę sobie w tym makijażu i zobaczymy. Ale powiem Wam, że to konturowanie mi się podoba, to takie mocniejsze i rozświetlacz, no mega jest, więc ja się będę zachwycać teraz. No, no cóż, czasami sobie trzeba podnieść gdzieś tam samopoczucie i tak, czasami trzeba się pozachwycać. Cieszmy się z małych rzeczy. Dobra, nie gadam, bo jak ja się rozgadam, no to będziemy gadać jeszcze przez najbliższe kilka, dziesiąt minut, tak mi się wydaje. Więc dobra, ja uciekam, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wy nadrabiajcie filmy i widzimy się za chwilę, no wiadomo. Minęło, słuchajcie, 5 godzin i jak widzicie, makijaż wygląda bardzo dobrze. Także ogólnie ten podkład Lovely Camouflage też fajnie trzyma mat, więc jeżeli jego stosujemy, to też nie musimy aż tak mocno matującego pudru gdzieś tam zastosować. Oczywiście nie dokładałam żadnego pudru, więc w ten sposób to wygląda. Jak widzicie, bronzer gdzieś tam wcale nie zniknął i spoko wygląda. Takie mocniejsze konturowanie jakoś tak nawet mi się podoba, jak patrzyłam w ciągu dnia właśnie w świetle dziennym też, to podobało mi się to i chyba tak częściej będę troszeczkę mocniej konturować ten policzek. Jeżeli chodzi o liner, to najważniejsze jest to, czy nie popękał i nie popękał, nie osypał się też, tak samo jak tusz, więc to też jest ok moim zdaniem. Oczywiście pomadka z błyszczykiem się już zjadła, no bo to było do przewidzenia, to nie są produkty trwałe, jakieś takie wżerające się, czy tint, więc no mega to wygląda moim zdaniem. Jeżeli chodzi o korektory, no to nie ma aż tak dużej różnicy, ale moim zdaniem większe prawdopodobieństwo jest takie, że więcej osób polubi ten korektor Fresh and Juicy. On nie ciemnieje, nie ma prawa ciemnieć, gdzieś tam też jest lżejszy, fajniej wygląda pod okiem i też przede wszystkim łatwiej dobrać kolor, no bo tam po prostu jedynka jest najjaśniejsza, a czwórka, dobrze pamiętam, jest najciemniejsza na TikToku, bo gdzieś tam zrobiłam te swatche w drogerii, akurat były testery, więc mówię, super, zrobię. Także cóż, polecam Wam te wszystkie produkty, bardzo je lubię, jak widzicie, na mnie się prezentują super. Przynajmniej w mojej opinii, możecie napisać swoją, oczywiście tylko kulturalnie. To jest najważniejsze gdzieś tam na tym moim kanale, żeby właśnie była pełna kultura. I tak to wygląda, słuchajcie. Nagrywałam Wam jeszcze teraz zbliżenia i zauważyłam teraz dopiero na tych zbliżeniach, że ten korektor mi się tutaj gdzieś tam pozbierał. Musiałam słabo utrwalić, wiecie? Zazwyczaj mi się to nie robi, bo to jest strona w ogóle tego Lovely, więc na to weźcie poprawkę. Musiałam po prostu za mało pudru dać tutaj na oko. Więc to jest ta kwestia. Gdzieś tam to nie jest produkt, który zastyga, więc trzeba utrwalić. Więc prawdopodobnie dałam za mało pudru. Albo wcale pewnie. Może resztkę? I dlatego tak wyszło? No to się normalnie nie zdarza. Więc taką poprawkę weźcie tutaj na to oko, bo no nie wiem, co tu się stało. Więc dajcie znać, czy lubicie właśnie też taki test kosmetyków z promek w Rossmanie. Kto jeszcze nie oglądał właśnie przeglądu, to nadrabiajcie. A ja już Wam dziś bardzo oczywiście dziękuję za to, że oglądaliście. No i widzimy się już niedługo. Pa!